Ale Jezus nieustannie chce działać w naszym życiu dalej, w tym czasie tego naszego dzisiejszego spotkania również. Dlatego starajmy się otwierać serca swoje na to wszystko, co Jezus dzisiaj dla nas jeszcze przygotował. Kiedy stawaliśmy na modlitwie, by rozeznawać to nasze dzisiejsze spotkanie, to Pan Bóg przyszedł do nas między innymi z takim słowem. Posłuchajcie. Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, Twój sprawca, Twój twórca od narodzenia, Twój wspomożyciel. Nie bój się, sługo mój Jakubie, Jeszuruanie, którego wybrałem, bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi. Przeleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, jak to pole nad bieżącymi wodami. Jeden powie, należę do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba. Inny zaś napisze na swej ręce Pan i otrzyma imię Izrael. To jest fragment z księgi proroka Izajasza, 44 rozdział, werset od 1 do 5. I to jest niewątpliwie słowo wielkiej miłości, wielkiej zachęty, a także wielkiej obietnicy. Bo zobaczcie, że Pan Bóg nie tylko przedstawia się nam jako nasz Twórca, Stwórca, przyczyna naszego istnienia. Nie tylko mówi Pan Bóg o tym, że nas wybiera, ale jednocześnie Bóg w tym słowie obiecuje swojego Ducha, dzięki któremu będziemy coraz ściślej i coraz bliżej przeżywali swoją relację z Nim. Będziemy dzięki temu mogli stawać się coraz bardziej Jego świadkami. To właśnie to napisane na swojej ręce Pan. Pan. My wszyscy, żeśmy obrali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jesteśmy wezwani do tego, żeby być Jego świadkami. Jezus nas chce namaszczać do takiej właśnie posługi. Jezus nas wybiera po to, żebyśmy szli dalej. Nie po to, żebyśmy zamykali się w sobie, żebyśmy cieszyli się tylko tym, że jesteśmy we wspólnocie i że czegoś doświadczamy, ale żebyśmy szli dalej, żebyśmy wychodzili na zewnątrz. Kiedy słuchaliśmy różnych świateł, to również Pan Bóg mówił tak do nas. Pozwólcie, by w waszych sercach zapłonął ogień Ducha Świętego. Nieście go wszędzie tam, gdzie jesteście posłani, by inni wchodzili w to samo doświadczenie. Mówi, Jezus zaprasza nas, słuchajcie, także do radości, do uwielbienia, do dawania świadectwa, do życia Ewangelią, do jednoczenia się wokół Niego. To są wezwania Jezusa. I w czasie tego rozeznania tak doświadczaliśmy dużej jedności w tych światłach i w tych słowach, które przychodziły. Ewidentnie Pan Bóg chce, żebyśmy otwierali się na Jego moc i stawali się Jego narzędziami. Stawali się Jego współpracownikami w dziele ewangelizacji. Jezus nas do tego wzywa nieustannie. On przy okazji najlepiej wie o tym, że my bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Więc jeżeli my mamy przynosić owoce, a Jezus ewidentnie tego chce, to myślę, że wszyscy znamy Pismo Święte na tyle, żeby to wiedzieć, to my nie mamy innego wyjścia, żeby być niż to, żeby być zakorzenionym w Jezusie, tak jak jest ta latorośl zakorzeniona w winnym krzewie. I daje nam Pan Bóg dzisiaj bardzo szczególny czas. My cały czas jesteśmy w oktawie Świąt Wielkiej Nocy. Więc cały czas, tak jak to już mówimy sobie od początku tego spotkania i co ksiądz biskup także w słowie, w homilii podkreślał, jesteśmy w czasie doświadczania spotkania ze zmartwychwstałym. Jesteśmy stawiani przez Jezusa w różnych takich sytuacjach i momentach, w których On objawia się nam, przekonuje nas o tym, że żyje i przygotowuje nas do przyjęcia Ducha Świętego. My w tym szczególnym czasie jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, żeby na tego Ducha Świętego się otwierać, dlatego że tak jak sam Jezus mówił, Duch Święty ma nam przypominać to, czego Jezus uczył. Duch Święty ma uaktualniać naukę Jezusa w naszym życiu.
ma sprawiać, że to, co Jezus do nas mówi, ono, to słowo rzeczywiście wypełnia się w naszym życiu. Czyli mówimy inaczej, ma nas uświęcać, czyli ma nas zbliżać do Jezusa. I my potrzebujemy nieustannie tego otwierania się na Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj w czasie tej konferencji ja chcę powiedzieć więcej na temat działania Ducha Świętego w naszym życiu. Czyli w jaki sposób ono tak przebiega od strony teologicznej, później także co jest przeszkodą w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego. O tym też chcę mówić. Myślę, że fragmenty tej konferencji niektórzy już mogli w różnych miejscach słyszeć, ale to nie szkodzi. Nie? Zawsze warto sobie przypominać pewne rzeczy powielokroć po to, żeby one głęboko zapadały w naszym sercu. Więc słuchajcie, działanie Ducha Świętego postrzegane jest generalnie na takie trzy sposoby, które myślę, że znamy. Jeden sposób to objawia się przez znaki zewnętrzne. Przez znaki zewnętrzne. I to jest coś, co my w Odnowie bardzo dobrze znamy. Coś, z czym się spotykamy. Nie? Nie tylko na takich wielkich spotkaniach charyzmatycznych, ale wszędzie tam, gdzie głosi się Słowo Jezusa, gdzie prosi się o to, by objawiała się Jego chwała, zdarzają się różnego rodzaju znaki zewnętrzne. Takie właśnie jak, nie wiem, znak spoczynku w Duchu Świętym, znak łez, znak śmiechu, który na spotkaniach też się zdarza. Na pewno byliśmy tego świadkami. To są zewnętrzne znaki. Na pewno powinniśmy Panu Bogu za te znaki dziękować, ale z drugiej strony nie należy wyciągać z nich zbyt daleko idących wniosków, bo znaki zawsze mają charakter tymczasowy. One przemieniają, znaczy stają się, prawda, naszym udziałem w jakimś konkretnym czasie, ale ten czas mija i te znaki również przemijają. Nasz problem polega na tym, że my żyjemy w takich szczególnych czasach, kiedy wiele bodźców na nas oddziaływuje i my ciągle chcemy czegoś nowego doświadczać. Szukamy wrażeń. Chcemy coraz mocniejszych wrażeń. Także w tej przestrzeni duchowej. Myślę, że są takie osoby, i to nie będzie żadne nadużycie, które jeżdżą na różnego rodzaju spotkania z konkretnymi tam charyzmatycznymi uzdrowicielami, tylko i wyłącznie po to, żeby takich mocnych znaków doświadczać. Nie? Żeby takiego powera poczuć. Żeby coś się działo. Problem jest w tym, że z tych znaków, czy z ich przeżywania, nie musi nic dalej wynikać. One nie są ani dowodem świętości danego człowieka, który ich doświadcza, ani nawet dowodem jakiejś szczególnej bliskości z Bogiem. Są jedynie znakiem tego, że Pan Bóg w tym momencie działa pośrodku swojego ludu. Nie? I dopiero otwarcie swojego serca, otwarcie swojego życia na to Boże działanie może, a nawet powinno prowadzić nas do zmiany życia. Same znaki w sobie niczego w człowieku nie zmieniają. Przeżycie spotkania z Bogiem już może. Więc dziękujmy Panu Bogu za nie, ale też nie skupiajmy się i nie szukajmy ich na siłę. Bo ważniejsze od znaków są dary Ducha Świętego. I to jest drugi sposób, w jaki Duch Święty przejawia swoją moc i swoją obecność pośród nas. Pierwsze znaki, po drugie przez dary Ducha Świętego. Paweł mówi o tych darach Ducha Świętego charyzmaty. Myślę, że to słowo już bardzo dobrze znamy, bo w końcu jesteśmy odnową charyzmatyczną. Sobór Watykański II bardzo dużo czasu, miejsca poświęcił w swoich dokumentach tym charyzmatom i zawsze mówił, że one są potrzebne Kościołowi, zwłaszcza w dziele ewangelizacji i dla odnowy Kościoła. I nie należy mylić oczywiście tych charyzmatów z siedmioma uświęconymi darami Ducha Świętego, które znamy, które są zapisane w księdze proroka Izajasza, czyli mianowicie dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Bo charyzmatów jest według klasyfikacji świętego Pawła 9 i otrzymujemy je dla posługi, dla umocnienia w głoszeniu Jezusa. I tak między innymi święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,
innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Więc to są charyzmaty. Darmo dane dla posługi w Kościele. I patrząc się na podstawie pierwszego listu do Koryntian, zwłaszcza rozdziału 11, 12 i 13, możemy wyróżnić trzy cechy charyzmatów. Pierwsza. Są darami duchowymi. Czyli słuchajcie, po pierwsze, nie pochodzą od nas. Nie możemy ich sami posiąść. Nie możemy zmusić, nie wiem, stworzyć ich w sobie, prawda? Wymusić ich w sobie. One są nam dane za darmo przez Pana Boga. To są dary duchowe. Ich pochodzenie od nas nie zależy. Pan Bóg daje te charyzmaty komu chce i jak chce. Oczywiście, że wiele zależy od naszej dyspozycyjności, od tego, czy my w ogóle chcemy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Więc pierwsza cecha charyzmatów to są dary duchowe. Druga, Paweł mówi, że o tych charyzmatach, o tych darach mówi, że są one mocą ducha. Mocą ducha. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg przez te charyzmaty daje nam moc do tego, żeby pełnić wolę Bożą. Daje nam moc do tego, żeby czynić dzieła Boże w naszym życiu i czynić dzieła Boże we wspólnocie Kościoła. Tam, gdzie Pan Bóg nas posyła. Podkreślając, że Bóg jest pełen mocy. I trzecia cecha charyzmatów Święty Paweł określa je mianem manifestacji, bo objawień. Dlatego, że przez te charyzmaty Bóg objawia swoją obecność pośród nas. Te charyzmaty stają się dowodem działania Pana Boga, nie? Dowodem działania Jezusa. To, co w Dziejach Apostolskich możemy wielokrotnie przeczytać, że oni głosili Słowo Boże, dawali świadectwo Jezusie zmartwychwstałym, a Jezus potwierdzał ich nauczanie znakami i cudami, które się działy. Potwierdzał to, że On jest w tym nauczaniu, że oni mówią prawdę, że głoszą Jego. Czyli trzy cechy charyzmatów. Są darami duchowymi, są mocą Bożą i są objawieniem Bożej obecności pośród nas, objawieniem Bożej chwały. Wiecie o tym dobrze, że generalnie obcy ludzie sobie darów nie dają. Chyba, że jakieś tam kurtuazyjne prezenty komuś damy. Ale generalnie rzecz biorąc, prezenty dajemy osobom takim, które znamy, osobom, na którym nam zależy, osobom, które coś znaczą w naszym życiu, którym chcemy w ten sposób pokazać nasz szacunek, naszą miłość, prawda, naszą życzliwość. I w tym przoduje Pan Bóg. Bo On naprawdę jest tym, który kocha nas najbardziej. On naprawdę jest tym, któremu najbardziej na nas zależy, który zna nas najlepiej, który wie, czego potrzebujemy, wie, do czego się najbardziej nadajemy, jakie mamy predyspozycje, wie, w jaki sposób te dary nasze możemy najlepiej wykorzystać, które do Niego otrzymujemy. Więc Bóg udziela nam tych charyzmatów po to, żeby te charyzmaty pomagały nam wzrastać w świętości, w wierze i pomagały nam pełnić wolę Bożą, pomagały nam głosić Jezusa, pomagały nam w posługiwaniu. I chcę, żebyśmy my te charyzmaty przyjęli i żebyśmy czynili z nich użytek dla dobra Kościoła, a także dla naszego dobra. Posłuchajcie, posługa nas rozwija. Możecie wiele osób zapytać o to, jeżeli macie kontakt z tymi, którzy dłużej posługują w jakichś konkretnych dziełach, że więcej oni otrzymują nawet niż dają. Ja tak mówię, czasami możesz obserwować osoby, które posługują na przykład księżmi egzorcystami, albo którzy posługują modlitwą stawienniczą, albo którzy posługują w jakimś tam dziele uwielbienia, nie? Że wraz z upływem czasu w tej posłudze, trwając, oni doznają wewnętrznego rozwoju. Zbliżają się do Boga, lepiej Go rozumieją, lepiej Go słyszą. Lepiej przeżywają swoją relację z Jezusem. Bo posługa rozwija. To, co trzeba sobie dobrze uświadomić, słuchajcie,
A co wynika z tych wspomnianych wyżej cech charyzmatów, to mianowicie to, że rzeczywiście, jeżeli my tymi charyzmatami nie służymy, to one będą zanikały. One wręcz mogą zostać nam zupełnie zabrane. Bo one nie są po to, żebyśmy my szczerzyli się do lusterka, tłumacząc sobie, jaki ja jestem wspaniały, że prawda, mam taki i taki charyzmat. Tylko one są po to, żebyśmy głosili Jezusa, żebyśmy dzielili się tym. I doświadczenie wielu wspólnot, także w naszej diecezji, pokazuje, że one rzeczywiście, te charyzmaty mogą zanikać. Do tego jeszcze wrócę. Więc mamy dwa takie przejawy już do tej pory działania Ducha Świętego. Pierwszy to jest poprzez znaki, drugie to jest przez charyzmaty. I trzeci, najważniejszy dowód działania Ducha Świętego to są Jego owoce. Owoce działania Ducha Świętego. Słuchajcie, łatwo się można zapatrzyć w charyzmaty. Łatwo można skupić się na tym, żeby mieć jakieś nowe charyzmaty, żeby posługiwać z mocą, prawda? I łatwo jest również zapomnieć o tym, że Jezus mówił wyraźnie, że uczniów Jego poznamy po owocach. Uczniów Jego poznamy po owocach. Z tej naszej posługi muszą się rodzić owoce. I znowu święty Paweł, tym razem w liście do Galatów, nam przypomina, że owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Owoce Ducha Świętego muszą być widziane w moim życiu, w przemianie mojego życia, w mojej relacji z Bogiem, w mojej relacji z ludźmi, czy w mojej relacji ze mną samym. Jeżeli Duch Święty naprawdę działa w moim życiu, jeżeli ja otwieram się na Jego prowadzenie, to te owoce będą widoczne. Jeżeli owoców nie widać, to trzeba sobie zadać pytanie o to, czy ja rzeczywiście pozwalam Duchowi Świętemu działać w moim życiu. Słuchajcie, wszystko tak naprawdę w naszym życiu charyzmatycznym, powiedzmy tak, zaczęło się od modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego. Kiedy po nawróceniu się, którymś tam z kolei, otworzyłem życie dla Jezusa, wybrałem Go jako Pana mojego życia i Duch Święty został mi na nowo, w nowy sposób udzielony, prawda? Odnawia we mnie swoje działanie, odnawia we mnie dary, które dostałem na chrzcie w czasie bierzmowania. Więc zwróćmy uwagę na to, żebyśmy rzeczywiście pozwolili Jezusowi działać. Żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu przemieniać moje życie. Dawać mi nowe życie. Zmieniać moje życie. On chce naprawdę wszystkiego dokonać w naszym życiu, nawet często na sposób rewolucyjny, tylko że pod warunkiem, że ja się na to zgodzę. Że ja się na to godzę. I teraz ja przytoczę takie trzy rzeczy, które są powodami, dla których Duch Święty często nie może działać w naszym życiu. Że Jego działanie wydaje się być nieskuteczne, nie? Że może my trwamy sobie w tej odnowie w Duchu Świętym już dłuższy czas, a niespecjalnie widzimy jakieś owoce tego bycia we wspólnocie. Pierwszą, i to wszyscy myślę z katechizmu wiemy, że pierwszą i najważniejszą przeszkodą dla działania Ducha Świętego są nasze grzechy. Są nasze grzechy. I w zasadzie wszystkie te przeszkody, trzy, o których wspomnę tutaj, one są związane z naszymi grzechami. Mówimy potocznie, że nie mamy już stanu łaski uświęcającej. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty w moim życiu nie może działać. Że moje serce jest zamknięte dla Boga. Moje serce jest zamknięte dla działania Ducha Świętego. Nie mam stanu łaski uświęcającej. I może być tak, co prorocy wspominali, a Pan Bóg się skarżył przez ich pośrednictwo, że ten lud czci mnie wargami, a sercem swym jest ode mnie daleko.
Czyli zachowujemy czasami pewne zewnętrzne formy, prawda? Gesty, ręce podnosimy, alleluja, wołamy, śpiewamy, klaszczemy, tańczymy, ale to jest wszystko tylko i wyłącznie zewnętrzne. Ale serce nasze jest zamknięte dla Jezusa. Czyli można powiedzieć, udajemy naszą relację z Jezusem. Udajemy. Pewien teatr taki. Pierwszym ważnym takim grzechem, o którym możemy zapominać, to jest brak przebaczenia. Czyli mówiąc inaczej, noszenie w swoim sercu uraz do drugiego człowieka. Brak przebaczenia. I często, słuchajcie, to mogą być bardzo bolesne wydarzenia z naszej historii, być może z najwcześniejszych lat naszego życia, naszego dzieciństwa. Być może mamy coś do swoich rodziców, albo kogoś właśnie z tego otoczenia. Nie? Coś, o czym nie chcemy pamiętać, coś, co z pamięci być może nawet już próbowaliśmy wyprzeć nieraz. Nawet nam się czasami udaje o tym nie pamiętać, ale kiedy przypominają nam się takie wydarzenia, to one napełniają nasze serce goryczą. Napełniają nas bólem, napełniają nas buntem. I nie chcemy przebaczyć. To mogą być takie dawne sprawy. Ale to mogą być również dużo świeższe rany, których doświadczyliśmy od ludzi. Znowu, od swoich najbliższych, swojej rodzinie, od swojego współmałżonka, prawda, który mnie zostawił, albo który jest alkoholikiem, albo która mnie zostawiła, czy jeszcze coś tam innego, nie? Albo od w pracy, prawda? Albo, słuchajcie, w gronie znajomych, nie? Ale ten brak przebaczenia może dotyczyć, i myślę, że w niektórych przypadkach bardzo mocno dotyczy, tego, co się dzieje w naszych wspólnotach odnowy w Duchu Świętym. Różnego rodzaju urazy, które nosimy wobec ludzi, którzy do tej wspólnoty należą czy należeli. Jakieś niewyjaśnione konflikty, urazy, poczucie odrzucenia, że ktoś mnie tam nie docenił, ktoś mnie nie zauważa, nie daje mi tutaj się rozwinąć. Rzuca kłody pod nogi, odsuwa od jakichś tam rzeczy, posłów. Takie urazy, które są gdyby no codziennością, a powodują one we wspólnotach rozłam. I one mogą bardzo skutecznie blokować rozwój wspólnot. Mogą bardzo skutecznie zamykać drzwi dla nowych ludzi, którzy do tych wspólnot mogliby trafić, bo Jezus chce ich przyprowadzić, ale nie za bardzo może to zrobić, bo nie ma dokąd. Bo to przestało być środowisko Kościoła. To przestało być środowisko wzrostu, to przestało być środowisko wiary. A staje się takim środowiskiem, prawda, wzajemnych pretensji i tym podobnych rzeczy. Nie chcę tutaj już zbyt długo na ten temat mówić. Jeszcze coś. Pamiętajmy o tym, co mówi Pan Jezus, czego nas uczy w modlitwie pańskiej. To jest, chodzi konkretnie o odpuszczenie win. Odpuść nam tak, jak i my odpuszczamy. Ale możemy spokojnie to rozszerzyć, nie? Bo my prosimy Pana Boga o wiele rzeczy. Prosimy Go o to, żeby nas prowadził, żeby napełniał nas Duchem Świętym, żeby udzielał nam darów, żeby się nami posługiwał. Ale jednocześnie w sercu mamy coś, co Pana Boga do naszego życia w ogóle nie dopuszcza. Właśnie brak przebaczenia. I czasami to my wyglądamy tak, jak, słuchajcie, chcemy o ten deszcz łaski Bożej prosić, ale zarazem zamiast się wystawić na ten deszcz łaski Bożej, to zakładamy, prawda, strój sztormowy, prawda, rybacki, jeszcze parasolkę nad głowę i powiemy: Panie Boże, polej nas tą swoją łaską. A jesteśmy zaimpregnowani w takim pancerzu swoich własnych pretensji, swoich własnych jakichś tam uraz, braku przebaczenia. I dlatego to, co należy robić, to przepraszać, przebaczać wszystkim swoim winowajcom. Przebaczać przed Panem Jezusem. Prosić o to, żeby Jezus uzdolnił mnie do przebaczenia. Prosić o to, żeby skruszył moje serce. Prosić o to, żeby otworzył moje serce na braci. Więc pierwsza blokada to brak przebaczenia. Druga blokada na działanie Ducha Świętego to jest brak żalu za grzechy. Inaczej można powiedzieć, brak nawrócenia, brak nawracania się.
Słuchajcie, nie tylko my musimy przebaczyć naszym winowajcom, ale również musimy uczyć się prosić o przebaczenie tych, wobec których my zawiniliśmy. A my bardzo często o tym zapominamy. My bardzo często to pomijamy. Nie naprawiamy zła, które żeśmy wyrządzili innym. Uważamy, że sprawa jest zamknięta, że już się wyspowiadałem, no to prawda, koniec. Nie? I żyjemy, prawda, w takiej sytuacji, w której jesteśmy od wielu ludzi oddzieleni. Próbujemy żyć w takiej mentalności Kalego, prawda, że jeżeli Kalemu ukraść krowę, to jest oczywiście źle. Ale jeżeli Kali ukraść krowę, no to jest dobrze, to dlaczego by nie? I nosimy na swoim sumieniu winy wobec innych ludzi. Być może jest tak, że wiele z tych rzeczy jest trudno naprawić, a niektóre być może są niemożliwe do naprawienia wprost. Być może nie da się z kimś pojednać, komu żeśmy zawinili. Nie? Ale jeżeli Pan Bóg będzie chciał, żeby do takiej sytuacji doprowadzić, to on sposób znajdzie. Ważne jest to, żebym ja w swoim sercu też i na modlitwie, prawda, prosił o przebaczenie tych, którym ja zawiniłem, których ja skrzywdziłem w swoim życiu. Którym ja okazałem się człowiekiem niemiłosiernym, niesprawiedliwym, bez miłości, bez szacunku. Duch Święty nie może przyklaskiwać naszym grzechom. Tym bardziej nie chce utwierdzać nas w przekonaniu, że się nic złego nie stało. I warto się przyjrzeć swojej spowiedzi. Jak się spowiadam, jak się przygotowuję do spowiedzi, jak ją przeżywam. Bo często to są takie rzeczy, takie wydarzenia, które ja po prostu mechanicznie mówię, jakiś taki ogólnie przyjęty kanon grzechów, prawda? Bardzo często ten sam. Ale tak naprawdę nie dotykam często istoty tego, co się dzieje w moim życiu. Nie pokazuję Panu Jezusowi przyczyn takiego mojego funkcjonowania. Nie pokazuję Mu tego, co naprawdę głęboko dzieje się w moim życiu, w moim sercu. Udaję, ukrywam. Nazywam coś tam na okrągło, owijając w bawełnę. A Jezus przez swojego Ducha Świętego nieustannie wzywa każdego z nas do tego, byśmy zmieniali swoje życie. Nieustannie wzywa każdego z nas do tego, byśmy się nawracali, byśmy próbowali na miarę naszych możliwości i tego daru łaski naprawiać wyrządzone zło. Trzecia blokada, która powoduje, że Duch Święty też w nas nie może działać, to jest coś, co może się wydawać dziwaczne, ale niestety nie jest dziwaczne, bo to są różnego rodzaju zaangażowania w szeroko pojęty okultyzm. Myślę, że wszyscy tu obecni wiemy o tym, że grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli bałwochwalstwo, do nich zaliczają się różnego rodzaju praktyki okultystyczne. I wiadomo, że różne mieliśmy życiorysy w swoim życiu. Czasami niektórzy przed nawróceniem korzystali nie wiadomo jak dziwnych spraw. Ale zdarza się czasami tak, i te informacje do mnie docierają z różnych miejsc, nie tylko naszej diecezji, że ktoś, będąc w odnowie w Duchu Świętym, nadal praktykuje jakieś różne dziwne rzeczy. Bo jest przekonany o tym, że w ten sposób komuś tam pomaga, prawda? Przywraca zdrowie na przykład, nie? Bawi się wahadełkami, albo gdzieś tam ręce nakłada jako bioenergoterapeuta, albo jakieś inne dziwne rzeczy wyczynia. To jest bardzo poważna sprawa, no już pomijając oczywistość, czyli że to jest grzech przeciwko Bożemu przykazaniu pierwszemu. To z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg nie chce robić nam konkurencji. Jeżeli my chcemy być dla siebie zbawicielami, nie? I dla innych chcemy być zbawicielami, to Pan Bóg nam nie będzie specjalnie w tym przeszkadzał, w sensie takim, nie będzie nam robił konkurencji.
poczeka, aż zmienimy zdanie. I warto się czasami przyjrzeć, co się dzieje w naszych wspólnotach, co się dzieje w moim sercu, w mojej historii przede wszystkim, ale także co się dzieje w mojej wspólnocie. Bo te blokady, one dotyczą mnie osobiście, ale one dotyczą także naszych wspólnot. I może być tak, że jest tam jedna czy druga osoba, prawda, która w ten sposób funkcjonuje i działa, że Pan Bóg niewiele może zrobić, że ogranicza działanie łaski Bożej przez swoje działanie. I takich praktyk trzeba się bezwzględnie wyrzekać. I takie praktyki, słuchajcie, trzeba oddawać Jezusowi na spowiedzi. Potrzebujemy z tego też także uzdrowienia. Uzdrowienia. Więc zwróćmy na to uwagę i tym trzem blokadom, tym trzem czynnikom przyjrzyjmy się w naszym życiu. Jeżeli ze swojej strony zrobimy to, co potrafimy, to, co możemy, to, co serce nam dyktuje, aby usuwać to wszystko, co nas od Boga oddziela, aby otwierać swoje serce dla Jezusa, to potrzeba, słuchajcie, jeszcze jednej rzeczy, dzięki której Duch Święty może skutecznie objawić swoją moc. I to jest rzecz, którą myślę, że my już dobrze znamy. Mianowicie trzeba Jezusa postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Czyli mówiąc w naszej mowie, trzeba uznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Pamiętajmy o tym, że Duch Święty jest obietnicą dla tych, którzy wyznają Jezusa jako Zbawiciela. I to nie jest taka oczywista rzecz. Bo my bardzo często tak podchodzimy magicznie do Pana Jezusa. To uznanie Jezusa jako Pana, ono nie może dokonywać się tylko i wyłącznie na płaszczyźnie moich ust, prawda, warg. Ja powiem, no to co trzeba powiem i wtedy będzie dobrze. Nie. To uznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to się dokonuje tu. W moim sercu. W moim sercu. I dzięki temu, że Jezus rzeczywiście ze zbawczą mocą wchodzi w moje życie, ja mogę doświadczyć w swoim życiu pewnej nowości życia. Tego, że Jezus zmienia moje życie. Że czyni mnie człowiekiem nowym. To nie jest moje działanie, ale to jest działanie Jezusa. Więc jeżeli Jezusowi pozwalamy na to, to rzeczywiście może wtedy Jezus posługiwać się nami dokładnie według swojej woli. Robić z nami to, co chce. Posyłać nas tam, gdzie chce. I często jest tak, że wcześniej nie dostrzegamy jakichś specjalnych owoców swojej posługi, swojego życia, ale kiedy idziemy za Jezusem, to nagle się okazuje, że inni w spotkaniu ze mną zaczynają doświadczać pewnej nowości. Coś się zmienia. Coś się zmienia. Wiecie, że jedynym zadaniem Kościoła jest oczywiście ewangelizacja. Więc Jezus naprawdę potrzebuje świadków. Jezus naprawdę potrzebuje świadków. I daje nam swojego Ducha po to, żebyśmy byli Jego świadkami. Nie po to, żebyśmy Go zatrzymywali dla siebie. Nie po to, żebyśmy siedzieli w domu. To jest coś z tego, co apostołowie usłyszeli, kiedy byli razem z Jezusem i z tłumami wielkimi na pustkowie, prawda? Przychodzą do Jezusa z taką troską o tych ludzi i mówią, że oni są głodni. Panie, odeślij ich, prawda? Niech idą sobie do okolicznych miejscowości i coś zakupią. A Pan Jezus mówi do uczniów, wydajcie im jeść. Oni nigdzie nie muszą odchodzić. Wydajcie im jeść. I bynajmniej nie chodzi o te chleby i o te ryby. Bo ci ludzie wyszli na pustkowie nie po to, żeby zjeść chleba i ryb. Ci ludzie wyszli na pustkowie po to, żeby usłyszeć słowo życia. Żeby usłyszeć, że jest dla nich w życiu nadzieja. Że coś w ich życiu może się zmienić. Oni po to tam wyszli. Jezus jak gdyby do nas mówił przez tych apostołów, prawda? Sami żeście czegoś doświadczyli. Jezus zmienił wasze życie. Zmieniłem cię, tak Pan Jezus mówi do nas. Zmieniłem twoje życie.
to teraz Ty nakarm tych, którzy przychodzą. Nakarm ich tym, czego sam doświadczyłeś. Pokaż im tą drogę, którą potrzebują iść, żeby być wolnymi. Żeby mieć poczucie, że to ich życie jest spełnione. Że to ich życie ma sens. Pokaż im, w jaki sposób uzyskałeś wolność. W jaki sposób uzyskałeś nową nadzieję. Pokaż im, daj im to. Wydaj im mieć. Jeżeli postawimy Jezusa w centrum naszego życia, jeżeli będziemy posłuszni Jego Słowu, które On do nas przecież w końcu ciągle kieruje, jeżeli będziemy dbać o jedność naszych wspólnot, też Pan Jezus do tego nas wzywa. Też nas do tego wzywa. Słuchajcie, to dzięki temu nasza relacja z Jezusem będzie coraz bliższa, coraz głębsza. Będziemy coraz bardziej się znali. Jezus zna każdego z nas bardzo dobrze. Ale potrzeba, żebyśmy my Go poznali. Coraz lepiej. Coraz głębiej. A jeżeli nasza relacja będzie z Nim coraz głębsza, to będziemy doświadczali tego, czego doświadczali ludzie od samego początku w Kościele. Ci, którzy głosili Jezusa. Nie? Że Jezus naprawdę potwierdza ich życie znakami i cudami. Że Jezus potwierdza ich słowa znakami i cudami. Że Jezus przez nich działa w sposób nie wiadomo jaki. Bo będziemy wtedy takimi źródłami Ducha Świętego. I znowu to, co święty Paweł mówi, to jest też jedno ze słów, ze świateł, które przyszło w czasie rozeznania. Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Jeżeli przejęliście naukę o Jezusie Chrystusie i Panu, jako Chrystusie jako Panu, to w Nim postępujcie, zapuśćcie korzenie. Jeżeli przyjęliście Jezusa do swojego życia, to zbliżajcie się do Niego, to zapuszczajcie w Nim korzenie. To czerpcie od Niego życie. Po to, żebyście mieli coś innym dać. Mało tego, znaczy, żeby Jezus mógł sprawiać, że będą owoce waszego życia. Chcieć służyć. To święta Teresa od dziesiątka Jezus mówiła. To jest jakiś cel, nie? Do którego dążymy. Chcieć służyć to nie chcieć niczego dla siebie, a wszystko dla braci. To jest coś, z czego trudno nam zrezygnować. Bo my często szukamy siebie w tym, co robimy. Szukamy siebie, szukamy swojej chwały. Chcemy się dobrze czuć. Chcemy, żeby nas pochwalono. Chcemy, żeby nam było przyjemnie. Święta Teresa mówi, nie chcieć niczego dla siebie, a wszystko dla braci. Oddać swoje życie, inaczej mówiąc, słowami Pana Jezusa. Słuchajcie, Jezus tą drogą chce nas prowadzić. I w odnowie w Duchu Świętym robi to również. My w tej naszej formacji, prawda, związanej z Centrum Formacji Wieczernik, mamy coś, co określamy mianem przymierza nasze credo. Co w wielu wspólnotach naszej diecezji jest podejmowane. I w tych punktach, kolejnych punktach przymierza, tam jest zawarta droga formacji. Tam jest zawarty sposób, w jaki możemy uczyć się umierać dla siebie, a żyć dla Jezusa. I chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali świadectw trzech zwartych na temat tego, jak to się dokonało, znaczy co to przymierze nasze credo zmieniło w życiu tych ludzi, którzy będą tutaj mówili, naszych braci i siostry. Co się dokonało? W jaki sposób Pan Bóg zmienia ich? Zmieniał, zmienia i będzie zmieniał, to się okaże dopiero.
ale w jaki sposób Pan Bóg wchodzi w ich życie przez to przymierze nasze chleb. Wiem, że Zbyszek między innymi, tego zaraz poprosimy, możemy zaśpiewać coś i zagrać, żeby uwielbić Jezusa, a przy okazji rozruszać troszeczkę nasze kości. Byśmy się nie zastali. Amen.